Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie u mnie na kanale w kolejnym, drugim odcinku z mojego przeglądu, mojej wycieczki po Moonwood Mill. Chyba się już parę razy rąbnęłam w nazwie tego, ale Moonwood, tak się myliłam ostatnio w tej nazwie, bo no, nie sądziłam, że może być problematyczna nazwa dla mnie świata Simsów, ale może być, ale będę mówić Moonwood. Mamy następny dzień, tutaj nam pięknie już wstaje słońce, tutaj z nad gór. Fantastycznie to wygląda. Właśnie się tutaj wspięłam, słuchajcie, na szczyt praktycznie tej góry, żeby zobaczyć sobie tutaj świt i wygląda naprawdę pięknie, bo tak właśnie wstaje z pomiędzy tych wzgórz. Naprawdę ekstra to wygląda. No fantastycznie, mogę się tak zachwycać jeszcze przez długi czas. Ale dobra, chciałam dzisiaj porobić dużo innych, ciekawszych rzeczy niż patrzenie na widoki. Hunter się tutaj już myślę, że spokojnie wyspała, więc zaraz sobie coś przekąsimy. Weź sobie może prysznic. Zapraszam Cię, zjesz sobie jakieś śniadanie. Coś takiego, wiecie, może być owsianka, nie ma problemu, bo to jest akurat nieistotna, ale owsianka jest dość pożywna, żeby sobie później pozwiedzać, żeby mieć siły na dalsze wyprawy. Może się tak z samego rana też wykąpiemy tutaj w rzece, co wy na to? Ja myślę, że to byłby całkiem fajny pomysł się tutaj przekąpać. Pokażę wam jeszcze na otoczeniu, na mapie świata, jaki piękny dom pobrałam z galerii, bo siedziałam sobie dzisiaj na YouTubie. No nie, dzisiaj nie. Dzisiaj nie pójdziemy na studia. A, pan się tutaj bawi w styrcie liści. No dobra. I siedziałam sobie na YouTubie i szukałam sobie różnych parceli, które właśnie były z tego pakietu. I ludzie tworzą tak przepiękne, znaczy przepiękne, no tak fantastyczne budowle, tak fantastyczne domy, że sobie tak pomyślałam, że no kurczę, w sumie Hunter mogłaby sobie tutaj z kimś wejść w związek, z jakimś wilkołakiem. Dzisiaj w ogóle chciałabym przemienić ją w wilkołaka, o ile mi się uda. I też wprowadziłam w tym celu bardzo przystojnego Sima, bardzo przystojnego wilczka do tego domu. Ale to może tego wilka spotkamy gdzieś po drodze, ale dom wam pokażę tak, tak może przy okazji, może mi się uda. Albo go odwiedzimy po prostu. No dobra, Hunter, jaki my mamy na dzisiaj plan? Nie, nie czytaj, nie czytaj. Ja bym chciała, żebyś się tutaj może wykąpała. Gdzie było to takie zejście do tej wody? Tutaj chyba gdzieś, nie? Ej, czekajcie, bo ja zgłupiałam. Gdzie tu się schodziło do tej wody, żeby się tak wykąpać z samego rana w rzece? A tu, dobra, okej. Okay. Dobra, pływaj rekreacyjnie. Na razie czytać nie będzie, bo chciałabym, żebyś sobie tu skorzystała z różnych atrakcji. Więc tak sobie pomyślałam, że no, nie planuję jakiejś bardzo długiej serii, ale ty już się tu przebrałaś, no okej. Okay. Szyszki cię będą kłuć w stopy gołe. No ale okej, okay. Jak chcesz sobie tak paradować po lesie, nie jest ci zimno, no to spoko. Dzisiaj jest rosnący półksiężyc, okej. Okay. A w ogóle tak z ciekawości zobaczę tutaj w kalendarzu, kiedy mamy, a tu będzie pełnia, czyli w czwartek. No to myślę, że do tego momentu już się przemienimy w wilkołaka. Zobaczymy, jak to wygląda. Także no, myślę, że chciałabym, żeby ona tutaj się związała z kimś i założyła rodzinę. No i zamieszkała w tym fantastycznym domu, bo to jest też bardzo ładna parcela i szkoda byłoby jej nie wykorzystać. Tam jest i pokój dziecięcy i taki dla toddlerków. Zrobię ci aż zdjęcie, bo w tej rzeczce tutaj wyglądasz naprawdę uroczo. O, super, bardzo fajnie. Ale to musi być przyjemne, nie? Chociaż tak jesienią to trochę chłodno. No ale chciałabym dzisiaj się może wybrać do tej biblioteki. No zobaczymy, co tutaj jeszcze gra oferuje, bo ja muszę się tu skupić też na tej aspiracji. Mamy 0 punktów na razie.
Muszę zostać wilkołakiem, muszę poczytać książki o wilkołakach, więc może najpierw wybierzemy się do tej biblioteki. To Hunter już wystarczy, już skosztowałaś sobie wody. Co jest? Sucha skóra, tak? No, no trudno. Zimne w środku. No trudno, no ty nie będziesz się tutaj, wiesz, na gotowaniu skupiała, tylko masz tutaj doświadczać uroków miasteczka. Jestem bardzo ciekawa, czy pojawi się ten piesio jeszcze gdzieś po drodze, bo przebierz się bardzo ciebie, proszę. Możesz w ten strój drugi. I wybierzemy się teraz na mapę świata, bo chcę wam pokazać ten dom, który pobrałam. O, tutaj właśnie znajduje się, tak, ten przystojny facet. Nie, tutaj znajduje się właśnie ten dom taki rodzinny. W sumie możemy odwiedzić, czemu nie, jak już tutaj chcę wam pokazać ten dom, to przy okazji zapoznamy sobie tego wilkołaka, który tutaj zamieszkuje. Dobra, i zobaczcie, to jest taki rodzinny dom. Wygląda o właśnie tak, ja go dzisiaj odkryłam na YouTubie. Tam w ogóle w tej takiej szopie jest bar, jest taka mini siłownia, jest warsztat, także naprawdę świetnie wygląda, ale no musimy zapukać tutaj do środka, żeby go zobaczyć wewnątrz. Zapukaj do drzwi. Naprawdę ludzie robią fantastyczne te budowle i te parcele, więc akurat w tym miasteczku świetnie to się prezentuje. Okej, wejdź. I tak od razu wam pokażę, jak on mniej więcej wygląda. Zobaczcie, tu jest taki fantastyczny salon. No, ja się zakochałam w tym domu. Taki bardzo jest przytulny i rodzinny, jak na swoją stylistykę. Tutaj mamy łazienkę. To jest ekstra, bo tu jest takie otwarte, wywalone okno, takie wyburzone, tylko zasunięte taką szmatą. Także to jest naprawdę bardzo fajne. Tu jest kuchnia. Są też różne obiekty z innych pakietów, tak? To nie tylko są z wilkołaków, ale ten dom jest naprawdę fantastyczny. Tutaj siedzi nasz Atticus Wolfson. Atticus, tak, on jest z galerii, ten Sim, bo też chciałam pobrać jakiegoś takiego fajnego. No i tutaj mamy taki jakby, taką jakby antresolę, taki tutaj punkt widokowy, taką otwartą przestrzeń, fajnie to wygląda. Tu mamy też toaletę, sypialnię rodziców, sypialnię dla toddlerka, taką też w klimacie i sypialnię dla małego wilkołaczka. I też są tutaj, widzę, różne obiekty z tej kolekcji dla małych obozowiczów, także naprawdę ktoś to zrobił fantastycznie. Tutaj jakiś ganek, jakaś taka mała weranda i jest tutaj ten warsztato-siłownio-bar, o którym wam wspomniałam wcześniej, z grillem. Także zapoznajmy się tutaj z Atticusem. A zabawne powitanie weź. I tak sobie nawet wyobrażam, że oni mieszkają tutaj. Chciałabym, żeby ona się na przykład z nim tutaj zapoznała i weszła w jakiś romans. Te wilkołaki mają takie wielkie mięśnie, nie? Chciałam tutaj przyjazne, gdzie to jest właśnie? Jestem ciekawa, w jakiej on jest. I czy w ogóle jest w jakimś stadzie? Spytaj o stada i spytaj o Moonwood Mill. Boże, jaka to jest trudna nazwa. Moonwood. Moonwood, tak. Nie wiem, czemu ja się ciągle mylę na tej nazwie. Konflikt to nie w moim stylu. Z tego co widzę, problem leży po obu stronach. Do tego ta świętoszkowata gadanina wśród członków sfory. A szalone kły zawsze muszą być w centrum uwagi, prawda? Okej. Okay. Ciekawa jestem, do kogo on przynależy. Do której tak jakby części. Bycie świadkiem przemiany może być dla Sima nie będącego wilkołakiem czymś naprawdę przerażającym, a to może wpłynąć na naszą relację z nim.
No okej, ale my chcemy zostać wilkołakiem, także myślę, że jeszcze tutaj możemy może pochwalić osobowość albo coś takiego przyjaznego, bo chciałabym iść. O, pochwal dom, tam było takie coś. Znowu mi to zniknie. Zawsze tak mam. Pochwal dom, o, pochwal dom. Zobaczę jeszcze, czy tutaj możemy sobie coś zebrać, tak przy okazji. Tutaj mamy ten tartak. Mieliśmy chyba na to nie wchodzić, tak kojarzę. Tak jeszcze wzrokiem szukam tego Grega, z którym mieliśmy. O, słuchawki dostałyśmy, fajnie. Z którym mieliśmy nie rozmawiać. Tu chyba nic na razie do zebrania nie ma. Tamci ciągle z tym ogniem wywijają. Nie mogę naprawdę. A to jest ten Lou Howell, a to jest ta przywódczyni? Tak, to jest ta przywódczyni szalonych kłów. No dobra. Słuchajcie, chciałabym się wybrać do tej biblioteki, bo bym chętnie poczytała jakieś książki i też widzę, że ona dość fajnie wygląda, więc odwiedzimy sobie tę bibliotekę. I w sumie chyba możemy wziąć naszego nowego kolegę Atikusa ze sobą. Okej, jesteśmy na miejscu. Atikus, chyba masz jakieś wszy. A ma takie żółte, mocno żółte oczy, jarzące się. Okej, tutaj mamy bibliotekę. Widzę, że studentka się chce też edukować w tej kwestii. Fajna ta biblioteka, fajnie wygląda. Widzę, że wszędzie pakują te siłownie. Te wilkołaki są naprawdę wysportowane. No, wszędzie są te takie obiekty do fitnessu, do siłowni. Super to wygląda, bardzo. Fajne takie właśnie industrialny styl. No dobra, czytaj. Zobaczymy, czy tutaj jest coś o tych wilkołakach. Nie taki wilk zły, jak go malują. Analizujemy krzywdzące stereotypy dotyczące wilków. Okej. Okay. Z wilkołaczego zimna. Wciągająca opowieść o samotnym wilkołaku, który szuka odpowiedzi na nurtujące go pytania. Pierwszy księżyc. A nie, to jest dla dzieci. Ale to jest coś o wilkołakach, czy nie? Nie, to chyba nie jest to. A może? Jak o tym księżycu? Nie, jestem przekonana. Ale jeszcze jest to. Wilk z sąsiedztwa. Dobra, to weź sobie może przeczytaj. Nie taki wilk zły, jak go malują. I usiądźcie sobie razem. Może Tikus też się czegoś nauczysz. A w ogóle on fajnie wygląda tak w ludzkiej. O, to jest ten Grek! To nie jest ten Grek? A nie, to nie jest ten Grek. To jest przywódca tych szalonych kłów. Bibliotekarz, okej. Okay. Bardzo fajnie wygląda Atticus tak w ludzkiej postaci. Nie wiem, czy można go tutaj poprosić o to, żeby się zmienił. Nie wiem, czy jest taka w ogóle możliwość. Poprosił ugryzienie. A, nie ma umiejętności dotknięcia klątwą. No dobra, trudno. Ale chyba nie można go poprosić, żeby on się zmienił. No dobra, on sobie na razie tutaj siedzi na komputerze. To ja tutaj troszeczkę przyspieszę i zaraz do Was wrócę, jak ona już przeczyta tę książkę. Tutaj widzę, że dosiadł się do nas ten bibliotekarz i on chyba jest. On chyba tutaj też ma jakieś. A nie, to jest. Poczekajcie. Ale to nie jest przywódca stada, czy jest? A nie Christopher czasem jest tym przywódcą stada? Przyjazne powitanie, bo my się chyba jeszcze z nimi nie znamy. A, nie będziecie teraz mogli, tak? No jestem ciekawa, nie znamy go jeszcze. Bo Christopher to kim jesteś? Kim jest Christopher? On jest. Nie, on chyba po prostu jest członkiem. Takim starszym. Trochę. Dobra, skończ tę książkę i może uda się z nim pogadać. Tutaj chyba też ktoś jest. Tu jest jakiś Dean, który się tak troszeczkę. Świeci na czerwono. Nie wiem, czy to wynika z tego, że on też jest wilkołakiem. Możliwe całkiem. Ale tak widziałam, że te wilkołaki się tak trochę jarzą na czerwono.
Państwu z Glimmerbrook, z Majszuno, tutaj widzę, jest multikulturowość. O, przeczytałaś pierwszą książkę, fajnie. Weź z nim zagadaj, zagadaj z nim, halo. Chodźcie no tutaj, chodź panie, chciałam cię spytać o coś. Gdzie ty idziesz? Po co tam usiadłaś? O Jezus Maria. Po co tam usiadłaś? Miałeś z nim zagadać. Proszę się z nim przywitaj, bo jeszcze się nie znamy. No chodź, chodź. Chodź, chciałam cię trochę bliżej poznać. Kim ty w ogóle jesteś? Dobra, to od razu ciebie spytam o... A nie, to pan jest... Entuzjazmuj się magią. To pan jest tym... Magiem? Jest pan czarodziejem, czy co? Ten też nie może. Okej. Okay. Christopher mógł nas przemienić, także myślę, że się do niego to zgłosimy. Zapytaj o stada i zapytaj o Moonwood. A, teraz dobrze wymówiłem. Nawet całkiem sprawnie i bez zająknięcia. A co ja zrobiłam? O stada i o Moonwood. Tak, to, o to chciałam spytać. Co ci jest? Obecność... Co? Obecność bestii. Jaka fajna minka. Przebywanie w pobliżu wilkołaka po przemianie. Nigdy dość ostrożności w towarzystwie wilkołaków, szczególnie tych przemienionych. No dobra, ale jestem ciekawa... A to już widzieliśmy ostatnio. Chciałam wam pokazać, jak on wygląda w ludzkiej formie. Skomplementuj osobowość, mimo że jej jeszcze nie znasz, ale nie szkodzi. O właśnie, też na tym teleskopie musimy trochę popracować, tylko trzeba uważać na meteoryty. Mały teleskop nie pozwala na oglądanie odległych zakamarków kosmosu. Aby zajrzeć w głąb galaktyki, potrzebujesz większego sprzętu. Najlepsze wydruki Księżyca pochodzą z ogromnych bajeranckich teleskopów. A właśnie, można robić zdjęcia tych gwiazd i Księżyca, albo samego Księżyca chyba. Dobra, kochana, chodźmy tutaj do tego baru. Ciekawe, czy... Nie, Serin tutaj nie ma. A, ty znowu musisz tutaj podróżować, kurczę. To jest właśnie trochę głupie, że nie można, wiecie, po prostu tutaj wejść, tak? Nie, później. Chodź na tutaj, bo ja mam inne trochę zamiary w stosunku do ciebie. No dobra, jesteśmy na miejscu. Selin teraz dalej to obsługuje? Tak, chyba cały czas. Czy Selin, czy Celest? Selin. Chyba dobrze to wymawiam. Możesz jeszcze tutaj zagadać sobie do swojego kolegi, wyłącz efekt furii. Ciekawe, co to w ogóle... A, że może on nie będzie odczuwał wściekłości w stosunku do nas, nie? Bo one mogą zaatakować, jak są wkurzone. Chodź no tutaj, skorzystasz sobie. Tam ktoś wywija sobie do tego. To jest ktoś stąd? Nie, to nie jest nikt stąd. Chyba San Majszuno jest ta osoba. Fajne jest to ognisko, taki tutaj śmietnik trochę, nie? Ale to jest spoko. Rozpal, to możecie sobie usiąść i tutaj upiec coś. Zagadałabym w sumie do nich. Oni są tylko we dwójkę tutaj? To jest trochę dziwne. Dobra, zostaw to może na razie, tylko sobie skorzystaj i... przyjazne powitanie. I tutaj też. Bo w sumie jeszcze z nimi nie gadaliśmy, tylko z tą dobrą stroną mocy rozmawialiśmy. Później sobie coś zjesz, to jeszcze nie jesteś aż tak potwornie głodna. O mój Boże. Dobra, chodźmy do tego Luza gadać, tak? To jest Lu. Tak. Pan z żółtym kolczykiem. On mi się spodobał, ale on jest, no właśnie, przez ten żółty kolczyk tak trochę średnio. No ale nic. Boże, już jest 15. Jezu, jak ten czas leci tutaj szybko. Ja w sumie nic nie zrobiłam. Aż tak. I chodź no tutaj jeszcze ty. Jak ty miałeś na imię? Rory. Przyjazne powitanie. I jego też możesz zapytać o te dwie rzeczy. Bo chyba nie ma nic takiego jeszcze poza tym, nie? Chyba nie. O stada. O... Dobra.
Po kolei, nie wszystko naraz, bo nic z tego mi nie wyjdzie. A ona tak wygląda. Nie no, w sumie fajne jest to, że mają te uszy takie różne. Ja jestem ciekawa, jak Hunter będzie wyglądała po przemianie. Wiem, że można zmienić sobie umaszczenie. No pytasz go o te stado czy nie, bo jestem ciekawa, co on powie. Jeszcze raz, przyjazne. O stado. Spytaj. Wiem, że to się klika cały czas to samo, ale oni mają czasami różne rzeczy do powiedzenia. No proszę cię, no spytaj go w końcu o to. Oni są jacyś nie w sosie. O, dobra, chyba teraz zatrybi. Okej, to jest coś innego. Świat oferuje zbyt wiele rozrywek, by wilkołaki bez przerwy się nad sobą użalały. Hunter, szalone kły pomogły mi zmienić się na lepsze. Nauczyły mnie, że nie muszę się wstydzić swojej zwierzęcej natury. Nigdy nie zamierzam przepraszać za to, kim, czym, ani gdzie jestem. No okej, czyli to są ci zbuntowani tacy. Dobra. I chciałam zapytać o Moonwood. Okej. I jeszcze tutaj Rory chciałam zapytać. A może by się przyłączyć do tych złych? Znaczy złych. No właśnie, ja tak mówię, że złych, ale oni. A ona może nas przemienić, słuchajcie. Dobra, jeszcze ciebie chciałam spytać. No i co? I poszła sobie. Poszła sobie, nie chce z nami rozmawiać. To co, jeszcze raz? Uda się czy nie? Czy taka niezręczna cisza tutaj nastała między wami? Dobra, jeszcze raz, bo tamto poszła i mi się tutaj skasowało. Niby tylko dwie opcje, a tu trzeba ciągle to przeklikiwać, że... To jest tak, wiecie, na samym końcu. Spytaj o Moonwood. Już tak na sam koniec tej rozmowy. A tamta se poszła, no. Momencik, zaraz to przeczytamy. Serio? Christopher, no naprawdę z Alison Pancakes? A tak po przyjacielsku, no. Dobra. No to... Nie radzę. Christopher to naprawdę ekstra wilkołak, który przegarnął całą masę simów. No ale nie mnie. Nie wiem, jakim cudem przegapił najbardziej odjazdowego wilka, ale trzeba przyznać, że zna się na swojej robocie. Okej, czyli to jakiś jesteś, nie wiem, wyrzutek taki, że cię Christopher nie chciał? No nic, no dobra. Ale wy jesteście tylko tu we dwójkę? Serio? Tutaj tylko wy mieszkacie? Ale świetnie to wygląda. Tu są te grzyby. A mamy takie zwykłe grzyby, tu nic takiego nie ma. Ej, ale jest ekstra ta taka droga w głąb lasu. Tak szukam cię, to coś mogę zebrać. Tu mam jakiś taki wysuszony kanał, w którym nic nie ma. A co tu można? Przepraszam bardzo. Jaki szok, nie? Tu można wejść? O ja, ale ekstra. Patrzcie, nie wiedziałam. A to było na zwiastunie. Jaki szok w ogóle. Ej, można jeszcze niżej? Nie, nie można już niżej. Ale fantastycznie to... Zwiedzaj tunele. Ej, no chodź, sobie pozwiedzasz tunele. Bo tu się jacyś dziwni ludzie już plączą. Chodź. Jest nasza ta! Boże, co robić? Co robić? Co robić? Co robić? O matko, dobra, poczekaj. Nie, momencik. Lizzie przyszło nas dalej. Lexi, przepraszam. Ona jest dalej. Pogłaszcz. Pociesz. Daj przysmaczek. Widzę, że nasze drogi się tutaj krzyżują non-stop, ale to jest fajne, bo ja bym chciała ją wziąć. Ja bym chciała ją bardzo wziąć do siebie, do domu. Biedna jest, jest mi tak szkoda. Szkoda, że jej nie mogę jeszcze zaproponować przyjaźni, że nie mogę jeszcze jej, wiecie... Wziąć, to bym ją zabrała do weterynarza. Nie mogę tego zrobić? No nie mogę. Przyjaźnią się, no i fajnie. I możemy cię... Adoptuj! Tak. Jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Ale fajnie.
Słodka jest. Bardzo się cieszę. Co się stało? Adoptuj. Tak. Oczywiście, że tak. Lexi zostaje. Ojeju, ale fajnie. Robimy zdjęcie. Biedna jest taka chora. Ślinka jej cieknie tutaj, no ale nic. Weźmiemy ją do lekarza, a to może już sobie zrobię tak, wiecie, poza nagraniem. Ojku, biedna ty jesteś i zabawy ci brakuje. Ty jesteś też biedna, bo tobie brakuje jedzenia. Pobaw się troszeczkę z nią i daję jej jeszcze przysmak, bo na razie nie mamy... nie możemy jej nakarmić, tak? Więc... dobra. Boże, tutaj są dziwni simowie z różnych w ogóle światów. Przemieszani. Dobra, słuchajcie. Nie będę już zwiedzać żadnych tuneli. Ja bym chciała się umówić z Christopherem, żeby on przemienił mnie, znaczy Hunter w wilkołaka. Może powinnam poczekać do jakiegoś takiego ciemniejszego wieczora. Ale... no chciałabym to już zrobić. Chciałabym zobaczyć, jak będzie Hunter wyglądała. Jestem mega tego ciekawa. No dobra, bawcie się, bawcie. I daj jeszcze jej przysmaczka. Dokładnie tak. Sama byś mogła coś zjeść. O, fajnie. Już się lepiej czujesz, no tylko jesteś jeszcze chorowita. Zamów sobie coś na szybko. A weź sobie kiełbaski curry. Czemu żeby nie? Tyle się ma planów na odcinki, a koniec końców, jak przychodzi co do czego, to ciężko to ogarnąć. Ale zjesz sobie coś, tu przekąsisz i wrócimy tam do siebie. Chyba, że tego Christophera można tutaj zaprosić. Można tu go zaprosić, ale ja chyba to wolę zrobić, wiecie, tam koło domu. W razie czego, jakby na przykład, nie wiem, źle się Hunter poczuła i chciała się położyć, o, na przykład. No dobra, zjedz sobie te kiełbaski i widzimy się za chwilę w domku. No dobra, jesteśmy tutaj już na miejscu w domu. Ja wstawiłam tutaj dla naszej Lexi posłanko, dałam jej tutaj na zewnątrz miskę, którą napełnimy. I ma tutaj jeszcze piłeczkę, także wszystkie takie podstawowe rzeczy ma. Ależ jest pięknie, jak tak słońce zachodzi, naprawdę jest... O Boże, ale jest przepięknie. Ja jeszcze po drodze natrzaskałam sobie oczywiście zdjęć, bo inaczej... No zobaczcie to. No, fantastycznie. Widoczki w Simsach czasami to naprawdę urywają wszystko. Wszystko po kolei. Biedna psinka, mała, chora jest. Dobra. Christopher, ja Ciebie zaproszę. Ja Ciebie zaproszę i zobaczę, czy Ty w ogóle możesz nas przemienić. Sprzątnij. Bo naprawdę chciałabym to zrobić. O, już przyszedł. No daleko nie miałeś, bo Ty chyba w tym drzewie sobie tam... siedziałeś. Oni w ogóle mieszkają też w takim jednym domu. Oni wszyscy w trójkę Lily. Co to było? Lily, Christopher i zapomniałam jak się... Jacob. Jacob. No dobra. Coś z przyjaznych na razie. Entuzjazmuj się przyrodą. Możesz sobie z nim tutaj zażartować na jakiś temat o pingwinach. Możesz sobie pożartować. I ja bym chciała, żebyście podeszli tutaj. Albo wiecie co? Jeśli przemiana ma się dokonać, to może niech się dokona tu. Będzie tak klimatycznie tutaj przy tej mgle. Rozmawiaj tutaj. Chodź. Może, jaki ty masz niski głos, Hunter. Nie wiem, dlaczego ci taki dałam.
Ajku, biedna ty jesteś, szkoda mi tak tego psa, nie wiem, ale zabiorę ją do weterynarza już tak po nagraniu, żeby tutaj nie przedłużać. No mam nadzieję, że się to uda. Ten Christopher jest fajny, podoba mi się ten Sim, bo on mi właśnie kojarzy się z takim mistrzem, wiecie, taki przywódca naprawdę, taki prawdziwy przywódca stada. No zobaczmy, czy się to w ogóle uda, słuchajcie. Wyśmienić styl chodu. No nie, raczej nie. Stado wilkołaków. Poproś o pozostanie przyjaciółką sfory z Moonwood. Ja myślę, że zostaniemy sobie w tej sforze. Po tej takiej, wiecie, zgodnie z zasadami, niezbuntowani. No, tak, może kiedyś sobie wybiorę inną opcję, ale w ogóle jestem ciekawa, czy się da to zrobić. Mega jestem tego ciekawa. Trzymajcie kciuki. Bo nie wiem, czy to jest tak od razu możliwe. Okej, wybacz, Hunter, ale nie znam cię jeszcze wystarczająco dobrze. Wolę najpierw dowiedzieć się o tobie trochę więcej. No dobra, spoko, nie ma w ogóle problemu. To w takim razie ja bym tutaj. Ja bym tutaj ożywioną rozmowę zrobiła. Przyjazne, weźmy może entuzjazmu się przyrodą. Przyjazne. Ciekawe, czy ma jakiś zawód jako wilkołak w sumie. Mógłby mieć, czemu nie? Jak się masz? Wiecie, jakieś takie, o, może zabawne, coś takiego, zabawne. Opowiedz śmieszną historię. No zobaczymy, czy tutaj ten pasek nam wystarczająco urośnie. Jakie ty masz w ogóle cechy? Ty jesteś przyjazna, oddana i uparta. No dobrze. Jesteś w ogóle słodziutkim pieskiem. Na razie znajomość tylko i wyłącznie. No, czyli musimy tutaj, wiecie, uskutecznić trochę tych przyjaznych interakcji. Opowiedz historię o wspinaczce. No jak najbardziej, bo ty się lubisz wspinać, także. O, jest programistą komputerowym. No dobra. Okej. Okay. Potrzebujesz herbatki. No dobra, kiedyś możemy się wybrać na herbatkę. Opowiedz dramatyczną historię. Gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? Zapytaj o zainteresowania. No wiecie, takie. O, przyjaciel, dobra, to może teraz się uda, słuchajcie. Może teraz się to uda, stado. Poproś o zostanie przyjaciółką sfory z Moonwood, dobra. Jeszcze tu im nie będę kasowała tych interakcji, żeby tak wiecie, być pewnym, że to wyjdzie. Okej, okay, podali sobie rękę, więc jestem ciekawa, czy to w ogóle się uda. Będę robić zdjęcia, będzie teraz sesja zdjęciowa. Musi być. Musi być. Ej, ciekawe, czy się zgodził. Ej, fajnie tak tutaj klimatycznie na tym zamglonym jeziorze. I co? Serdecznie witam, nowa przyjaciółko z Forest Moonwood. Z radością cię przyjmujemy. Koniecznie wpadaj pod nasze drzewo, żeby spędzić razem trochę czasu. Albo skorzystać z dostępnych u nas rozgrywek. Ja przeczytam raz rozgrywki, wszystko jedno. Nie wymagamy tego od ciebie, ale z radością przyjmiemy datki pozwalające rozwijać nasze stado. Bardzo docenimy twoją hojność. No dobra, ale ty nas zamienisz? Jaka miłość? Proszę sobie tu nie wyznawać miłości nad jeziorem. Entuzjazmuj się pięknem nocnego nieba. Możesz sobie to jak najbardziej zrobić, ale ja chcę stado wilkołaków. A patrzcie, tu jeszcze nie może. Ale ten moment, a nie możemy. Jeszcze raz, jeszcze raz. A nie, bo tam było ugryzienie. Ugryzienie było gdzie indziej. Chyba. Chyba. O, i pojawiły się nam nowe interakcje. Ej, zobaczymy. Poproszę o ugryzienie wilkołaka. I co? Tak bardzo bym chciała, proszę. O, jak cudownie. Uda się? O, Jezus. O Boże, patrzcie, patrzcie go.
totalnie wzruszona w ogóle, jak ona patrzy na niego. I te przemiany wcale nie są takie straszne. I co? Gryzie mnie wilkołak. O kurczę. O kurczę. Co teraz, to się nie wzbrania i sama chciałaś. Sama chciałaś. Jaka muzyczka w ogóle się tu pojawiła. Ojej, ojej, ojej. Tak dość brutalnie, słuchajcie. Tak dość brutalnie to wygląda. Potem będzie miała ślad. Ojej. Faktycznie wygląda dość tak. Ojej, ojej. Skowyt tutaj po prostu triumfu, że zgarnął kolejną zbłąkaną duszyczkę do swojego stada. Ale no co, no, chcieliśmy i mamy teraz znamie, no. Nawet patrzcie, bluzki nie rozszarpał, nic, to trzeba umieć ugryźć. I co, mamy jakiś nowy ten nastrójnik? Na pewno coś jest. Młody wilk na dzielni, pozwolenie na ugryzienie przez wilkołaka. Hunter jest podekscytowana na myśl o zostaniu wilkołakiem. To tylko kwestia czasu, zanim będzie mogła pokazać kły i pazury. To było bolesne ugryzienie. Myślisz, że wdało się zakażenie? Nie wątpię. Tutaj nie mamy już nic, nie? Nie. Okej, dobra. No w porządku, słuchajcie. Jeszcze sobie zobaczymy te interakcje. O, jestem ciekawa z tym Gregiem, o co chodzi. Wiecie co, coś mi tutaj nie trybi, ta opcja wyraź zaniepokojenie. Nie wiem czemu. Już tak trochę tutaj przestałam do was mówić, bo próbowałam to znaleźć. Rozmawiaj o sworze z Moonwood. I co, teraz się uda? Ja nie wiem, on chyba powinien coś odpowiedzieć, nie? Czy nie? Albo nie. Aha, czyli tutaj nie ma jakiejś takiej opcji dialogowej, tak? Że on coś nam tutaj odpowie. Albo mam jakiś błąd. No nic, ja myślę, że na tym będziemy kończyć ten odcinek. Także została prawie... Jejku, jedna. O Boże, nie. Ja muszę ją koniecznie wziąć do weterynarza, bo nie mogę patrzeć po prostu. Dobra, kochani. Ja myślę, że będziemy na tym kończyć dzisiejszy odcinek. Została Hunter dziabnięta przez Christophera, także myślę, że większy zaszczyt nie mógł na nią spłynąć. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Christopher już sobie idzie, też się z nami pożegnał. Także słuchajcie, no dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, pa, pa.